Cześć, tu Bartek z Road Racing. Zapraszam na relacje z szosowego klasyków Złotoryi. Zapraszam do subskrybowania kanału, komentowania, polubienia kanału. Jeżeli macie takie potrzeby, jeśli chodzi o koła, polecam Evan Lighty z kodem roadracing.pl i optyk okulara z Jeleniej Góry z mega wyborem rozmaitych okularów. Tam nie tylko Oakley jest dostępny, tam jest dostępne tak naprawdę wszystko. A tymczasem bez przedłużania zapraszam na wideo. 10, 9, jest ok? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jedziemy! Bartku, jak dzisiejszy wyścig? Powoli się wkręcasz w sezon, jak poszło? Tak, powoli się wkręcam w sezon, staram się jakoś powoli dojść do formy, więc na razie celuję w dystans długi, żeby pojeździć treningowo. Zdaję sobie sprawę, że na krótkim dystansie jeszcze nie mam takiej dyspozycji, żeby porywalizować o pierwszą dziesiątkę. Więc, a powiedzmy naszym widzom, że miejsca na podium już kilka razy zajmowałeś na tym krótkim dystansie. Na krótkim dystansie w poprzednich sezonach. Natomiast w tym sezonie trochę jeszcze na luzie, patrzę na co mnie stać na długim dystansie, widzę, że pro to zupełnie inna historia. Jednak zupełnie inna historia, chłopaki mają mocniejszą nogę na pro. Jak pójdzie atak, to idzie naprawdę bardzo mega mocno atak i ciężko jest to utrzymać, no więc naturalnie puszczam koło, nie jestem w stanie wytrzymać takiego uderzenia, także dzisiaj pojechałem chyba połowę dystansu. Pozdrawiamy Bartka w drugim planie. Cześć Bartku. Bartek, a powiedz mi, bo ostatnio tam, nie wiem czy widziałeś na naszym wewnętrznym czacie, jakąś nagrodę chciał Łukasz fundować za 5 watów na kilogram. Widziałeś, kto się zgłosił? Roman nasz. Roman się zgłosił. Tak, to pokazuje, jaką mocą dysponują ci goście. Na dystansie długim faktycznie. Dzisiaj M4 mnie dogoniło na tym takim sztywnym, dłuższym podjeździe 11%. Jednak kaseta 11-25 na takie podjazdy to jest troszeczkę za mało, więc tam gniotłem kapuchę. No i faktycznie Romek Smoleński był w grupie M4, która mnie minęła i pojechali do przodu. Zawsze w czubie. Pojechali do przodu, odjechali, a ja sobie pojechałem kawałek z taką, powiedzmy, drugą stawką M4. Z nimi pokonałem część dystansu, ale potem znowu poszedł atak mocny i na wiatrach już nie dałem rady. Ja to po tylu latach oceniam w ten sposób, że ludzie na dystansie pro muszą poświęcić więcej czasu na te treningi, żeby osiągnąć taki poziom. No nie da się trenować godzinę dziennie, albo przynajmniej ja nie znam takich ludzi. Tak, na dystans pro trening w stylu dojeżdżanie do pracy to zdecydowanie za mało, a że w tym roku zimą nie trenowałem na Swifcie w zasadzie nic. Nie robiłem też core stability, odpuściłem. No i takie są efekty, ale mam nadzieję, że na koniec sezonu wrócę do toru. Odkujesz się. Odkuję się, więc ja celuję na spadający liść. O, ale wiesz co, każdy plan jest dobry, byleby coś pozytywnego z tego wycisnąć i zawsze dokładnie, wtedy jest... nie odpuszczam, walczę dalej. Dobra, super Bartek, dziękuję. Aha, jeszcze jedną rzecz wam muszę powiedzieć bardzo ważną. Bartek stał się oficjalnym testerem roadracing.pl i ujeżdża opony Specialized Pathfinder. Dokładnie tak. I mamy taki scenariusz testu, że jeździmy aż się rozpadną, wożą Bartka do pracy. Tak. Bartek mieszka we Wrocławiu, w dużym mieście. Ile ty masz w tą i z powrotem dziennie? Wiesz co, tłukę wałami po szutrach 18,5 km w jedną stronę. Czyli prawie 40 wałów. I od czasu do czasu z pracy wracam sobie po szutrach 42 km, więc te opony będą jeździły głównie po szutrach, troszeczkę po asfalcie i zobaczymy ile dadzą radę. Naprawdę na razie są spoko, ale jeszcze się dogaduję z nimi w kwestii ciśnienia. Zawsze tak jest. To jest najważniejsze ustawienie. Tak. Znaleźć dla siebie ciśnienie, taki kompromis, żeby fajnie jechały po szutce i nie muliły na asfalcie. Dokładnie, jestem już blisko. Dobra, super Bartek. Szukam jeszcze Kamila. Dobra, dzięki bardzo, cześć. Okej, Łukasz Szubkowski przed nami, ROECC, zdobywca drugiego miejsca w dzisiejszym wyścigu na dystansie... Fan. Na dystansie fan. Fan, jest. Łukasz, jak było? Jak Ci się podoba nowa trasa? Myślę, że zeszłoroczna była ciekawsza, więcej podjazdów, ta była bardzo szybka w sumie dla zawodników, którzy wolą płaskie. Trochę szarpania na małych górkach, ale generalnie wszystko przyjechało w dużej grupie i decydował oczywiście finisz na 500 metrów przed metą. Także uważam, że dzisiaj bardzo ważne było wejście w ostatni zakręt, bo to było duże ryzyko. Zakręt po kostce i 120 metrów do mety. Jaką miałeś strategię? Iść po najszybszym torze, po zewnętrznej czy do środka? Moja strategia była taka, że w sumie udało mi się na zjeździe przed tym stromym podjazdem wyjechać pierwszym. No i stamtąd zostało już tylko jechać wszystko, więc pojechałem, a jeszcze ktoś po prostu mnie nakrył i tutaj już na ostatnim zakręcie nie było nawet co wybierać trasy, po prostu dotoczyłem się do mety, bo zabrakło. Zabrakło trochę pod nogą. Tak jest. Ale forma w tym roku rośnie, obserwujecie, czytam relacje, słucham też relacji od moich kolarzy, od Romka, nic się nie było jego koło, wymienili mu na nowe. Teraz super. Są takie programy w Polsce. Niektórzy mają dobrze. Okej, Łukasz, bardzo dziękuję i powodzenia w dalszej części sezonu. Nie ma sprawy, dzięki wielkie. Dzięki. Dwaj zawodnicy nowej drużyny, starej drużyny ProRowery, Łukasz Trepka i Marcin Bukraba. Od lewej Łukasz, po prawej Marcin. Łukasz, zwycięzca sprintu masowego w Minkini. Jak było, Łukasz, w Minkini? Jeszcze uzupełnimy Minkinię. Było szybko, wiało. Umówmy się, chcieliśmy coś zorganizować podczas tych dwóch rund, które tam się odbyły. Chcieliśmy coś zorganizować, jakiś odjazd, bo trasa taka niby selektywna, ale wiatr też trochę tam rządził. Chcieliśmy coś ugrać, ale nie udało się. Od Was chłopak odjechał bardzo ładnie, sprytnie, odważnie przede wszystkim. No i prawie dojechał, umówmy się. On już był 6 metrów mu zabrakło. On praktycznie z tego rozpędu, gdzie myśmy go złapali, jeszcze wjechał na wysokim miejscu. Ale Paweł jest specjalistą od finiszu, jak jest kilometr pod górę, na spadających liściach, to Marcin pamięta, jak było, nie? Marcin, wygrałeś dzisiaj na trasie takiej typowej po chłopkach z trudnym finiszem i chciałem tu widzom powiedzieć, że on był trudny na dwa sposoby. Po pierwsze, że był podjazd, a po drugie, że ostatni zakręt przed metą był pod ruchu. I to też trzeba ogarnąć. Jak oceniasz trasę dzisiejszą? No, trasa była dość specyficzna, nie była tak ciężka jak w zeszłym roku. Spodziewaliśmy się tej trasy Męcinka i Stanisławów, byłoby zdecydowanie trudniej, ale te niedługie hopki też zrobiły swoje, podzieliły grupę bardzo szybko już na pierwszym, podjeździe, grupa się porwała. Odjechaliśmy na chyba 15-20 osób, później część nas doszła, jakieś pojedyncze skoki, coś, ale nie udawało się odskoczyć, chłopaki pilnują, wiadomo, także postanowiłem wyczekać do samego końca. Tu od dołu mocno zaatakował, ty znasz kolegę z Road Racing. Szubkowski z ROE. Łukasz, tak, bardzo mocny chłopak. Przed chwilą z nim zrobiliśmy wywiad. Przetrzymałem go do połowy. Tam jest te dwa wywiady. Tak, tam jest takie przełamanie. Mówię, gościa mam, mówię, postanowiłem poprawić mocno do końca. Tak, ładnie to walka do końca. Ja z mojej strony mogę powiedzieć, że taki profil trasy, jak jest tutaj, to jeszcze nie jest trasa selektywna przy tym poziomie amatorów, który jest obecny. Gdzie i tak dzisiaj była. Mega nie. Już się porwało. Porwało się, bo wiało. Ale dzisiaj trudność trasy to jeszcze nie. To nie były podjazdy, umówmy się, to z rozpędu się wjeżdżało. Tak jak mówisz, końcówka była decydująca. Tak, fajnie wyglądał, było zaczekać. Każdy miał swoją strategię. I było widać umiejętności na tym zakręcie. Dokładnie. Moja się sprawdziła, cieszę się bardzo. Gratuluję pozostałym zawodnikom. Gratulacje. Okej, bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Dzięki, pozdrawiam. Dziękuję. Daniel, jak dzisiaj na wyścigu? No dzisiaj ciężko, trasa nie najłatwiejsza, ja też nie najlepsze nogi dzisiaj, W zasadzie na tym pierwszym podjeździe, jeszcze przed podgórkami, tam już miałem problemy. Kamil tam pojechał do przodu, w międzyczasie z trójki dojeżdżali zawodnicy z ucieczki. Chyba się to połączyło. Przed podgórkami przygodę miałem, wypadłem z trasy, musiałem tam zdrowo wychodzić. Ale bez... Za ostro w zakręt? Tak, tam był taki zakręt parszywy, chyba z 10 tam poleciało. No, tak tam było... Ludzie spoza regionu. Tak, tak. No, mnie to mocno zaskoczyło, też taka sytuacja była, że w sumie zawodnik, który jechał przede mną, cały zakręt mi zasłonił, zakręt się zacieśniał, no i tak wyszło, że on mnie wygonił, chociaż sam chyba też bym przestrzelił, także ten, ale bez kraksy tam tylko tyle, że musiałem... Ważne, że w jednym kawałku na mecie dobry humor, a wyścigów jeszcze nie zabraknie w tym sezonie. No. Nie zawsze jest niedziela. Tak jest. No, super. Klasa. Dzięki. Dzięki. Okej, kolarze Seven Perceptus, bardzo dużej i rozpoznawalnej drużyny z Zielonej Góry, Polska Zachodnia. Tak jest. Przepiękna miejscowość i kolarze mocni. Do jakiegoś czasu kojarzyłem Seven Perceptus z MTB tylko, a tak od paru lat idziecie też w szosę, tak, nie? Właśnie, dokładnie tak jest. 3 lata temu zaczęliśmy sekcję szosową. A jeszcze trzeci kolega, dawaj, wywiad. Niech będzie, nawijaj. Kuba, Mateusz, Mikołaj. Tam. Dzisiaj w całkiem sporym składzie. Fajna pogoda, trasa no raczej płaska. W porównaniu do tego, co było w zeszłym roku, no to dużo bardziej płaska. Ja jechałem na fan, koledzy na pro. Powiedz, jak Ci dzisiaj poszło, bo tu jeszcze czym pochwalić. No ja dzisiaj pierwszy w M30. Wow, gratulacje. Jak koledzy? Jeszcze nie wiem, dopiero wjechałem na metę, także gdzieś tam z tyłu dzisiaj. Ale jest ukończone zawody, to jest wielki również wysiłek. A u Ciebie? Całe szczęście, niestety nie udało się załapać do pierwszej grupy. Pierwszy podjazd zweryfikował, druga grupa. A który na mecie do końca też nie wiadomo, bo trzeba SMS dostać. Tak. Ja Ci powiem tak, że jesteś dzisiaj i tak w 5% czołówki tych, którzy w ogóle się ruszają, nie? Czy tam w 10, także cała reszta, kanapa, Netflix. Tak. Taka postawa to też zwycięstwo. Powiedz mi, jak ten finisz Ci się podobał, czyli połączenie górki z zakrętem pod górką? No, dla mnie wymarzony tak naprawdę, podszedłem praktycznie do wyścigu i czekałem na ten finisz. Dla mnie takie sztywne hopki są najlepsze, odskoczyłem. Czy w ogóle zacząłem, bo tam taki dziwny zakręt na dole był, miałem dużą stratę. No, na podjeździe ile fabryka dała, do góry byłem pierwszy. Młynek mnie gonił, ale o 30 cm wygrałem. A to ten finisz? To widziałem to wszystko na żywo. No. Muszę powiedzieć, że Młynek bardzo dużo zaryzykował w tym zakręcie. No a ja właśnie źle w ten zakręt wszedłem. Tak, on wszedł dużo lepiej na pełnej prędkości tak. I tam skasował do Ciebie z 4 metry, tak, ale dalej zostałeś z przodu, nie? No i gdzieś tyle na fotofiniszu było widać. Także. Młynek nabierał prędkości. Tak, jeszcze kawałek dalej. Niestety zabrakło pół bara na turbo. No, niestety, dla mnie niestety. Dla Młynka niestety, ale walka była bardzo fajna, fajnie to wyglądało z boku i mimo tego, że trochę niefortunnie żeś wszedł w ten zakręt, to jeszcze szybko odkręcałeś gaz. Trzeba było. No, pięknie, gratulacje moje. I cóż, widzimy się na następnym wyścigu. Co mamy następne w cyklu? Żmigr, czyli płaskie całkiem ściganie, później szklarskie. No i tam będziemy się widzieli. A jeszcze ostatnie pytanie, jak się widzisz w szklarskiej na takiej trasie? No, ja lubię szklarską, ale ta końcówka 5 km po płaskim to jest dla mnie dramat. Tam powinna być meta o 5 km szybciej. Czyli na szczycie tego podjazdu to było, wtedy byłby to górski wyścig, a tak to jest... Niby góry, ale jednak płasko. Ja bym powiedział, że obecnie są takie trendy, że często jest tak, jeszcze gorzej niż Ty tutaj mówisz, czyli najpierw jest podjazd, a później zjazd i tam jest meta. Tak. Nie ma co narzekać, kto będzie miał dobrą nogę, ten wygra. Też prawda. Okej, pozdrawiamy wszystkich fanów Seven Perceptus, zielonogórska ekipa kolarzy. Cześć Klaudia. Hej. Przedstawiam Wam Klaudię. Klaudia tak naprawdę nie jest kolarką szosową. Ona jest triatlonistką i to pełnowymiarową z sukcesami. I ale to jeszcze na, szosie, na no draftingu. Tak jest, ale na szosie ściga się również, trenuje cały czas, co gdzieś jadę w jej stronę, to albo biega, albo jeździ. Jak poszło dzisiaj, Klaudia? No, mogło być lepiej, no, szkoda, że zgubiłam tą grupę pod górkę, bo myślę, że już później byłabym w stanie z dziewczynami dojechać, no ale uznaję to jako dobry trening właśnie do indywidualnej jazdy, no bo większość trasy i tak jechałam sama. Rozumiem, czyli byłaś druga, tak? Tak. No to jest sukces. No to jest sukces, no walczę o w sumie pierwsze miejsce generalki tutaj. Mhm. Okej. Widzę, że masz bardzo odważne zestawienia kolorystyczne, rękawki w takie... To jest, wiesz co, owoc. A, to są arbuzy. Nie, to jest pitahaya. Aha, dobra, wiele ci to mówi, prawda? Nie, nic mi to nie mówi. To jest ja taki wolę... smoczy owoc, taki fajny właśnie, w takim kolorze w środku. Klasyczne owoce. Czy ty dalej jeździsz na swoim Venge'u? Dokładnie, sorry, niezmiennie od 6 lat. Chcę pokazać, bo ostatnio miałem o trzeciej edycji Venge'a i mówiłem o twoim rowerze na kanale. To jest właśnie rower, o którym miałem wam okazję ostatnio opowiadać. Pierwsza edycja Venge'a, pierwsze aero speca, cały czas w użyciu, niezawodne i super funkcjonujące. Kiedyś sobie go wypożyczę od Klaudii, to wam szczegółowo go opiszę. Okej, Klaudia, to życzę ci powodzenia. Powiedz mi jeszcze, jakie plany na triathlon jeszcze w tym roku? No, Mistrzostwa Polski w Poznaniu na jednej, drugiej Ironmana i może się uda wystartować na pełnym Ironmanie, ale to zobaczę, jak będzie z przygotowaniami. Okej, powodzenia, Klaudia, dzięki. Dzięki. Kamil, cześć. Właśnie się skończył dzisiejszy wyścig. Wyścig po górkach na dystansie pro trudny. Jak oceniasz, jak porównujesz trasę z zeszłego roku do trasy z tego roku? No, w tamtym roku była zupełnie inna trasa. Była taka typowo górska. Po rundach, bodajże dwie były. No i tam była taka typowo górska trasa. Dzisiaj była taka w wyjątkowej formie. Czyli jechaliśmy z punktu A do B, co mi się bardzo podoba, bo takie ściganie jest dużo ciekawsze moim zdaniem. Z tym, że no jest dużo cięższe też jakby do ogarnięcia to wszystko. Dla organizatora. Dokładnie. Rozmawiałem o tym z Maćkiem. Tym bardziej no szacun, że takie wyścigi ktoś robi. Bo to jest takie stricte prawdziwe kolarstwo, a nie takie po rundach, gdzie no jak się jedzie nawet 3-4 razy, no to może się to znudzić, no chyba, że się ma jakąś selektywną trasę. No w tym roku ciekawa, no bo było, że tak powiem, do 30 km pod górę, a od 30 do 80 było w dół. I jeszcze fajnie się tak złożyło, że pod górę było z wiatrem, a w dół było pod wiatr, więc tempo dzisiaj było naprawdę fajne dzięki temu. No i jeżeli chodzi o ściganie, ogólnie przebieg, no to na początku takie trochę ospałe było tempo, ktoś tam atakował. No i w pewnym momencie zaatakował Marcin Karbowy, znam zawodnika, bardzo mocny. No i postanowiłem... Z jakiej drużyny? Bodajże Brego się nazywa w tym roku. Jak? Brego Team z Poznania. No i było tak, że postanowiłem, że jakby pewnie będzie selekcja na podjeździe, która faktycznie była dzięki mnie, no bo postanowiłem po prostu tą grupę rozbić naszą. No i myślałem, że dojdziemy. Czyli on zaatakował przed podgórkami. Tak, tak. No, tak nie wiem, około 10 km po starcie. Może. I poszedł na solo do mety. Tak, no i współpracy nie było. W pewnym momencie postanowiłem, że no kurczę, nie będę sam gonił, no bo to jest bez sensu. Zjechałem sobie na koniec grupy, jechaliśmy 20 km na godzinę przez jakieś, nie wiem, 15 km. No i na tym podgórkach, na samym początku podjazdu, no prawie, że do nas doszła ta grupka M3, taka ucieczka. No ale ja już wtedy byłem na czele, zrobiłem selekcję. No i finalnie było tak, że było nas 6 na szczycie. No i tak jechaliśmy, niestety jeden zawodnik wpadł, jakby no w pobocze nie wyrobił zakrętu, no nie widziałem tego. Jeden właśnie zawodnik się upewniliśmy, został z nim, za co Marcinowi też wielki szacun, też nagroda jakaś fair play się za to należy, naprawdę. Też tak nie byliśmy pewni właśnie, czy jechać, czy się zatrzymać, no ale pojechaliśmy finalnie w czwórkę w końcu. No i tak współpraca jakby przebiegała do 70 km. Była dobra, ale no nie wiem, to chyba wynikało, że współtowarzysze ucieczki nie mieli chyba siły, no bo już dawałem też naprawdę mocne zmiany, chyba najmocniejsze tam w tym odjeździe. No mierzyłeś chłopakom, ile jechali na swoich zmianach, że mówisz, że twoje były najmocniejsze? No ja jechałem około gdzieś 30 sekund nawet, a chłopaki po, nie wiem, 3-4 sekundy, no tak na oko. Najdłuższe. No, okay. No najdłuższe, no myślę też najmocniejsze mogły być, ale no też jakby z tego wynikło to, że 10 przed metą jakby był podjazd, taki malutki, gdzie... Zagrodny. nie zakręt w prawo i do góry. Tak, tak. No to po prostu wyszedłem jakby na zmianę, chciałem przyspieszyć i odjechałem po prostu, nie chciałem atakować. No i postanowiłem, że będę już no solo jechał, no i odjechałem od nich spokojnie, od trójki. No i goniłem Marcina, no, zabrakło gdzieś około 15 sekund. Też mieliśmy jedną taką przygodę z policją, no. Dla mnie troszeczkę jest troszeczkę niepojęte jakby to, że no, nie kontroluje się jakby też aut, że się wpuszcza jakby na trasy, też nie jest na pewno to wina organizatora, tylko no po prostu no, na pewno nie jest czasami... to intencja organizatora, tak, bo to tak, zabezpieczenie ruchu ktoś w jego imieniu wykonuje i ci ludzie powinni odpowiadać za to, co robią, a różnie to bywa i niestety tak jest na wyścigach. Tak. Robi się tu wszystko, co możesz, zabezpieczasz 80 km trasy, to jest szacun potężny dla Maćka, bo chyba tylko on tak robi, tak długie trasy i większość wyścigów jest na pętlach, chociaż pętla to nie jest wada wyścigu, Mistrzostwa Świata w Innsbrucku były na pętlach i nikt nie narzekał na brak wrażeń. Ale upilnowanie wszystkich tutaj, znaczy jakby czasami się po prostu zdarzy, że ktoś nie ogarnie z tych tutaj osób, które to robią fizycznie, czyli strażacy i tak dalej. To są ludzie, którzy na co dzień się tym nie zajmują, też nie wiedzą wszystkiego i nie mają turbo odporności na argumenty jakieś tam. Dzięki Kamil, dziękuję bardzo. Dziękuję też widzom za dzisiejsze wideo z wyścigu w Złotoryi i zapraszamy na kolejne wyścigi. O ile będę miał możliwość, to na pewno na nie pojadę i będziemy się widzieli. Trzymajcie się, cześć, pozdrawiam.